Niezatapialni. Witamy w odcinku podcastu Niezatapialni, 96, epizod trzeci. Siódmym. Epizod trzeci, tak? Epizod trzeci, odcinek 97. A może to 96, epizod trzeci. Ale jest 97, epizod trzeci, nie wiem jak się to przybywa. Podcaście Niezatapialni, witają was. Tomek Strągowski. Iga Ewa Smoleńska. Ewa Iga Smoleńska i Dominik Gąska. Jest to odcinek raz jeszcze, 97, epizod trzeci i to wszystko było od początku zamierzone. I jesteśmy lepsi od Valve i należy nam się więcej pieniędzy niż powinniśmy wydać ten odcinek za 10 lat. Nie, no. Właśnie powinniśmy go teraz wydać i po prostu zamiatać całą scenę, nie? Dokładnie, zamiatamy. Wygrywamy internety. Podejść do Gabe'a i robić... Ja pójdę do Gabe'a. Cinku, będziemy rozmawiać... O Last Guardian, który jak się okazało ma wyjść i to jeszcze w dodatku który w tym istnieje, roku. Istnieje, tak, podobno. Nie dość, że istnieje, to jeszcze w dodatku ma wyjść i to jeszcze w dodatku w tym roku. Mamy też jako jedynie informację na temat tego, kto umrze. Mamy informację na temat tego, kto umrze w Last Guardian i nie będzie to koń. Porozmawiamy również o... Alergia. Porno. O porno, bo to jest temat, który zawsze jest na propsie. Porno z Overwatcha, które zaatakowało... masowo internet. Ja chciała, żebyśmy mieli w ogóle takie nowe sekcje tego, gdzie mówimy o porno. Porno jest super. Casualowo po prostu. Porno jest super. Porno jest super. W ogóle ja to mogę cały podcast zrobić na temat. A trzeci temat to No Man's Sky i przesunięcie daty premiery, które nastąpiło po raz kolejny. Nie jest to duże przesunięcie, ale wystarczająco odcisnęło się na żywocie niektórych graczy, żeby wysyłali twórcom listy z pogróżkami i różne śmieszne komentarze pisali w internecie. Niezwykle śmieszne. Niezwykle śmieszne, nawet ktoś napisał, że pogorszą, że jego depresja się przez to pogorszy i dzięki bardzo i był to jedyny powód, dla którego żył ta gra. I tego typu komentarze są. A zaczynajmy od... Porno? Zawsze. Tak, więc... istnieje coś takiego jak zasada numer 34 w internecie, która mówi, że jeżeli coś istnieje, to jest porno na ten temat. Dominik zrobił właśnie zdjęcie swojej żeni. To było zdjęcie, to był dźwięk blokowania telefonu, bo miałem niewyciszony, przepraszam. Aha. Jako że wszyscy chwalą projekty postaci w Overwatchu, które są podobno bardzo oryginalne i odróżniające się od innych postaci i tak dalej, to internet postanowił, społeczność internetu postanowiła docenić to na swój sposób własny poprzez tworzenie filmików, na których projekty tych postaci się pierdolą na wszystkie sposoby. Jest tam również jakiś wielki grubas, on też się pierdoli. Robiłeś research w ogóle w tym temacie? Nie. Jim Sterling zrobił go za mnie, tak, ale zafascynowany filmikiem Jima Sterlinga wszedłem dzisiaj trochę w internet i tak. Nie wiem, czy kojarzy się takiego mema, jak człowiekowi tak mózg eksploduje tak, galaktyką. Tak. No trochę tak się poczułem, to nie? W ogóle wpisywanie w Google Rule 34 to jest niesamowite doświadczenie, które polecam każdemu, zwłaszcza w godzinach pracy na służbowym komputerze. Robiłeś research, nie? To też jest popkultura, tak, jakby nie patrzysz. Tak. I co, i byłeś tam? Widziałeś, byłem to tam, istnieje. Byłem tam, to istnieje, tak. Podobno, jest tego dużo. Sterling pokazywał taką graficzkę, że od momentu premiery tego Overwatcha wyszukiwanie Overwatch porn na RedTube skoczyło o 800%. Jest zajawka panu. Jestem zaskoczona, że ludzie jeszcze używają RedTube'a. Okej, ja czegoś teraz używa? Czekaj, może musisz czegoś nauczyć. Do odcinku. Miałam nowe postanowienie, noworoczne, więc nie używam jak na razie niczego. Od nowego roku? Yep. Nie, w sensie nie korzystasz z internetu. Nie z tego internetu, tak. A jest inny? Właśnie jest go zaskakująco to mało. Zaczęłam czytać, piszę doktorat. Gram nawet w rzeczy. Nie, dobra, zbudowałam dom, zasadziłam drzewo. Ile czasu znalazło się w moim życiu, kiedy przestałam oglądać porno? Śpię. Okazało się, że mam przyjaciół. Wysypiam się. Dude, rzeczy się dzieją. Zaczęłam biegać rano. Takie mała zmiana, nie? Ale jednak. Ale RedTube mi się kojarzy z takim 2005.
11 lat temu. Znaczy, RedTube to nadal jest thing w internecie, jeżeli chodzi o porno. Okay. Przynajmniej kontrolują, znaczy... A mają już jakieś drużyny e-sportowe i zapaśników? Oni mieli mieć drużynę... oni mieli mieć drużynę e-sportową, ale tam zabronili im, powiedzieli, że tej drużynie powiedzieli, że jeżeli RedTube ich będzie sponsorował, to ich wyeliminują. Tak, tak jest ogólnie. Tak. Wiem też, że ci zapaśnicy, których mają tam... Tylko właśnie nie pamiętam, czy... Oni chcieli też wysłać człowieka w kosmos. Ale to bo nie, mają, oni chcieli zrobić tyle kasy. Porno. Oni chcieli zrobić porno w kosmosie, wysłać dwójkę ludzi, wyszkolić. Mają tyle ich. Kasy, że stać pracował. Tak, że stać ich. A to się nie stało w ogóle? Nie, to się nie stało nie? W końcu, ale może się stać. Oni pewnie byli lepsi od naszego całego narodu, tak nie, bo wtedy był Polak w kosmosie. No ale tak. Hermaszewski się nazywa. Nie w takim celu. No nie, nie tak. Dobra. Nie wiem, czy w ogóle był jakiś człowiek w kosmosie taki, w takim jak celu. To jest taki, jak jest Mile High Club, nie wiem, czy to tam, nie jest że, jakieś, że nie... tam musisz tam się ruchać w samolocie, to jest tam one up na to. Nie wiem, czy to nie jest jakieś w ogóle zabronione we wszystkich regulaminach kosmosu, to żeby w stylu... Regulamin kosmosu. Pierwszy. Niż jeden. Nie ruch. Bo to jest więcej regulaminów kosmosu. Wszystkie regulaminy kosmosu. Tam w ogóle musisz zaznaczyć, że zgadzasz się z regulaminem kosmosu. Zaraz. No gdybym ja pisał regulamin kosmosu, to by było punkt jeden, nie ruchamy się. Punkt drugi, po wow. Pierwszy. No ale my też jesteśmy cały w kosmosie, wszechświat nie? No wyginął, właśnie. Wiesz, że jesteśmy w tym momencie. Nie. As we speak, jesteśmy w kosmosie. No dobra, ale trzeba rozróżnić kosmosy od atmosfery, co nie? Wow, czemu? No bo tak, kosmos jest zaprzeczeniem chaosu, tak w najbardziej ogólnej definicji. Wszystko jest kosmosem. Jaka coś się mądre znalazło. Ja oglądam porno. No właśnie. Się, prawie sześciu. Co za sześciu? To jest encyklopedia? Słownik, encyklopedia. Siedzę wieczorami się zastanawiam. No i, ale czemu? Jakkolwiek wielu, istnieje wielu krytyków na tym świecie, czyli ja i Jim Sterling, którzy uważają, że to jest uroczy tribut dla gry, tworzenie porno na jej temat. Swoją drogą porno na temat Mass Effecta też istnieje. Kiedyś wysłałem Dominikowi porno na temat Mass Effecta, to mnie nie pamiętam. Co? Porno na temat Mass Effecta już było. To nie było porno na temat Mass Effecta. Błagam cię, to za porno jak się grzdżą w tych... W stanikach i majtkach. To jest właśnie w ogóle, to jest takie też trochę Heavy Rain. Tak, to jest dla mnie kwintesencja podejścia, takiego dorosłego podejścia Mass Effecta do swojego odbiorcy. I mamy zrobić taką mega poważną grę. Ale postaci będą się kochały ze sobą w bieliźnie, bo jesteś dzieckiem. Nie, no że tam właśnie tam myślisz erotycznie, a nie pornograficznie, drogi użytkowniku. No to jakbym miał myśleć erotycznie, to w ogóle to było jakoś ten, to by nie pokazywali tego wszystkich, wiesz, ocierania się o siebie w bieliźnie, tylko tak, by na przykład... Te style nie są szczególnie, nie, tak, nie no oczekają właśnie erotyzmem jakimś szczególnym. No. By było no jakieś zasiemienie, albo coś takiego, nie? Jakieś mlaskanie z ekranu. Ty. Mlaskanie z ekranu też jest. Jest! Albo tak jak w Star Treku, co tam zawsze jest takie wygaszanie kamery, no. Co do czego dojdzie i potem jest fade in i tam już wszyscy są ubrani, wszystko jest po Star Trek. No takie mogłoby być. Najbardziej spuki w ogóle scena seksu w historii grania, Fahrenheit. Przynajmniej to co ja widziałem, nie. No zresztą to, nie. To swoją drogą to tak, bo tam spanie z trupem w bieliźnie. Pociągu. Tak, w bieliźnie. Znaczy to jest wagonik metra w opuszczonym tym szybie metra. Ja bardzo inaczej pamiętam tę grę, nie chcę drugi raz. Podczas gdy idzie epoka lodowcowa. Tak, też. Tak. Żeby... This happens. Im jest po prostu zimno na początku. Chcę się ogrzeć. No. Ale nie, najbardziej creepy scena seksu, jaką kiedykolwiek widziałem w grze, to jest Grand Theft Auto z prostytutkami w samochodzie w momencie, kiedy jesteś first person perspective, tak. To wygląda autentycznie, to już wygląda w takim momencie, że tak się czułem jak taki Trevor prawdziwy, nie, że No okay, i w każdym razie... Overwatch jest lepszy. W każdym razie jest to thing, ponieważ Blizzard powiedział, że... Znaczy Blizzard walczy z tym porno, ale nie z każdym porno, ponieważ nie jest dobre porno i jest złe porno, tylko ze złym porno, które wykorzystuje asety z gry. I wrzuca te asety do maszynki do robienia filmików. Zgadzenia porno. Jest maszynka? Source'owej. Jest, nazywa się kamera. Ale chciałam powiedzieć, czyli czekaj, oni nie chcą tylko asetów. Czyli jeżeli tak. Na przykład jakiś dorosły człowiek i jakiś inny dorosły człowiek, albo kilku nawet innych jeszcze dorosłych ludzi, postanowiłoby się przebrać za te postaci i nakręcić taki... XIX-wieczny. Film pornograficzny z prawdziwymi ludźmi. No to chyba nawet nie mieliby prawa im nic zrobić, tak naprawdę, nie? No bo na jakiej podstawie? No właśnie. To wyszło się do Blizzarda potem. Wszystko jest oczywiście tam takie...
no niedookreślone, nie, no ale bez przesady już ubranie się w strój, który trochę przypomina jakąś postać, to chyba nie jest naruszenie czyichś praw. Tak swoją drogą, wydaje mi się, że ten ojciec to tam tak strasznie marudził na to, że Tracer widać tyłek, to teraz teraz jest taki troszeczkę thrown back, że tam okej, okay, ten tyłek już przynajmniej był. Znaczy on nie marudził, to też jest przeinaczenie w ogóle. Bo nie marudził na to, że widać tyłek. Zacznij oglądać trochę porno, to będziesz wiedział, co się dzieje w świecie porno. On marudził na to, że ta poza tam źle oddaje postać, nie źle oddaje kwintesencji tej postaci. A zmienili ją na pin-up, tak swoją drogą. Tak, to swoją drogą, tak. Nie wiem, czy to było strollowanie, czy po prostu stwierdzili, że to lepiej oddaje kwintesencję tej postaci. Ale tak, zasadniczo Blizzard wychodzi z założenia, że jakby, tak jak Dominik mówi, że istnieje coś takiego jak tam, nie wiem, dozwolony użytek, co nie, fair use, i że nie mogą interweniować w każdej sprawie i tak dalej, ale że o ile jeżeli ktoś kradnie ich asety i wiesz, i centralnie wykorzystuje ich pracę do tworzenia porno, no to oni się w to nie bawią i tam wysyłają listy z pogróżkami do ludzi. I to ma sens, no, wydaje mi się. Zastanawiam się, czy jest takich dwóch dla ciebie, typów, którzy siedzą i oglądają to porno, to dzień, day in and day out, okej, tutaj jak sądzimy, tu nie. To jest pretty classy, zapisz mi to. Nie uważasz, że to jest totalitarne pogwałcenie wolności słowa? Nie, no bo tak jak powiedziałeś, dopóki w sensie Blizzard nie sprzeciwstawia się wykorzystywaniu, nie wiem, idei tych postaci, czy wizerunków tych postaci, tylko wykorzystaniu konkretnych rzeczy, które oni stworzyli i które mają prawo chronić. No nie wydaje mi się to pogwałceniem czegokolwiek. To tak jakby, wiesz, jakby, kurde, ktoś twoje galerie na WP przerabiał na powieści erotyczne, też może nie byłbyś zadowolony, nie wiem, wstawiając tam co trzy zdania. Bym wróciła do czytania porno wtedy. Jeżeli by Rule 34 naprawdę działo, to coś takiego powinno właśnie zaistnieć w internecie, w momencie, kiedy to wypowiedziałeś. Nie, ale szczerze mówiąc, absolutnie nie... Myślę, że porno nie ucierpi na całej tej akcji i będzie się trzymało dobrze, a Blizzard ma do tego prawo po prostu. No. Najzwyczajniej w świecie. Żadna afera jak dla mnie. Też tak uważam. A jest to w ogóle takie trochę dziwne, bo ja mam wrażenie z odmętów internetu przynajmniej sprzed ponad pół roku, że jak się wchodzi na 4chana, to zawsze są linki do wszystkich nowych gier, które wychodzą i są takie tam top. Te wszystkie AAA titles i zawsze tam po pierwszych trzech dniach jest jakieś porno już na ten temat, więc to chyba nie... Tego musi być albo absurdalnie dużo, w sensie z Overwatcha, albo sam Blizzard to nadmuchuje. Myślisz, że Blizzard tworzy swoje własne porno, żeby później nie, to zbanować? Nie, wydaje mi się, że może być tego tyle samo, co na przykład, nie wiem... Nie wiem, no nie, no... jakiegoś... No kurde, na pewno jest pełno porno z Tomb Raider. Myślę, że jest dwa razy więcej porno z Tomb Raiderem. Ale to jest porno wykorzystujące też model Lary, który jest w grze? No nie, myślę, czy jakieś rysowane, czy ten? No właśnie, to jest to pytanie. Bo tutaj leży... Zróbmy tutaj research, guys, ale ja nie mogę, więc wy musicie. Okay? Ja już trochę robiłem. Poskrobałem po powierzchni tego tematu. Czym poskrobałeś? Ostatnie 15 lat. Research i notatki. Trudno mi sobie wyobrazić dyskusję, do której byłem lepiej przygotowany w historii mojego podcastingu. Okej. Okay. Już. Ja doktorat byś teraz mógł napisać, tak. Po prostu usiadłbyś i napisał. Dokładnie, po tym programie zadzwonię do mamy i mówię, mam, pamiętasz, jak mówiłaś, że za dużo czasu teraz na pornografię i to mi się nigdy nic nie da w życiu. Ha! Tyle mam ci do powiedzenia. Już? Tak? Tak. W każdym razie chciałam się zapytać, jak wchodzi się na tego tam RedTube'a i się wpisuje Overwatch? Czy nie, ja nie wchodzę. Aha, bo ty byłeś w prasie, to realnie wchodzisz na Google i wpisałeś Rule 64 tak, Overwatch. Tak. Okej, okay, bo chciałam się zapytać, ile jest wyników. Nie, no nie zapamiętałem, ile mi Google tam wrzucił wyników, co nie? To są jakieś zawsze absurdalne liczby. Nie wiem, kto w ogóle sprawdza, ile jest. Nie, tylko że jakbyś wpisał tam w jakąkolwiek wyszukiwarkę stronę, która się opiera na filmach, czyli wiem, tam kto sprawdza swoją drogą. RedTube, albo tam YouTube, albo te wszystkie inne, to masz ilość znaczy, to jest filmów, ilość, nie, to co pokazywało Sterling w swoim programie, to jest ilość zapytań formowanych przez widzów. I że ona dramatycznie wzrosła, że o 800% wzrosła i liczba, jakby zainteresowanie tym tematem, nie? Więc jest rynek chłonny. Gdybyście chcieli teraz wejść w cosplay porno, to jest być może ten moment. Jest tam jeden grubas, więc ja tam widzę jakąś przyszłość dla siebie.
I to jest autentycznie, w ogóle to jest takie porno z takim wielkim grubasem, który na przykład pokazuje dupę, co nie? To jest całe porno. Nie, to są rysunki, filmu, no bo ja nie widziałem filmów. To nie, jest to są... 30 sekund filmu, jest typ, stoi i pokazuje go dupę. Tak, trochę tak. Koniec. Bo może to nie jest 30 sekund filmu, ale 30 sekund mi zajęło, zanim się zorientowałem, że muszę odwrócić wzrok. Okej, okay, jest to dziwne. Będę za rok, nie, czekaj, za pół roku będę mogła zobaczyć. Aczkolwiek uważam, że to jest takie... Pewien rodzaj jest to uznania dla Overwatcha, dla postaci i dla roboty artystów. Ja w ogóle nawet nie wiem, czemu oni by się mieli tym przejmować. W sensie, ja rozumiem fakt, że być może wykorzystaniu assetów tak albo nie, ale to jest w ogóle zawsze tak... Znaczy, no ja nawet pewno... nie wiem, jak to powiedzieć. To już jest po prostu taka część kultury, która i tak sobie będzie prosperować i się rządzić swoimi własnymi prawami i tam nawet nie ma sensu w ogóle nic, cokolwiek zabraniać, nie zabraniać. Na pewno przejmowanie się tym nic nie da, bo to nie jest coś, czym można ukręcić łeb po prostu. No właśnie o to mi chodzi. No właśnie. To jest, ale to z drugiej prosto. Strony rozumiem, dlaczego duża korporacja wydająca nową grę, skierowaną niekoniecznie do samych dorosłych mężczyzn, może się przejmować tym, jeżeli chodzi o wizerunek. A przede wszystkim nawet to na dobrą sprawę nie muszą się tłumaczyć. Tak. Ej, ale wiesz, ile czasu zajmuje zrobienie takiego filmu, jak masz model postaci? Nie wiem. To musi zajmować naprawdę sporo czasu, chyba że już masz tam... Jak ostatnio robiłaś, to ile ci to zajęło? Słucham? Jak ostatnio nie, no robiłaś? Ale zastanawiam się po prostu, ile to musi zajmować czasu, że to nie może być takie hop-siup, a tego pewnie jest bardzo, bardzo dużo. I ilu ludzi w ogóle wkłada w grube godziny w to, żeby to tworzyć w ogóle? Z tym, gdyby oni, nie wiem, na przykład pisali książki w tym czasie. To byśmy mieli bardzo dużo złego porno. Tak. Napisanego. Dobra, tymczasem. Oglądać czy nie oglądać? O, to jest pytanie. Oglądać. Oglądasz, okej. Okay. To watch or not to watch? A odpowiedź brzmi? Overwatch! Okej. Dominik wrócił do programu, jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował. Tymczasem, skoro już jesteśmy przy porno, The Last Guardian. Wiecie, że na pewno powstanie jakieś coś na ten temat. Pewnie już powstało. Tak pewnie naprawdę. Już. To jest no właśnie, to tak od tych 10 lat. O mój Boże, myślę, że jest porno Shadow of the Colossus. Albo... Aiko to jeszcze wiem, że pewnie jest, ale Shadow of the Colossus? No. Why? Shadow of the Colossus Dick. Shadow of the Colossus jest quote. Albo Shadow of the Colossus. Oh man, nie. Więc tak, Game Informer, który ma teraz na okładce The Last Guardian. I też chyba Edge ma jakiś materiał na ten temat. Tak? To nie wiem. Ej, guys, czekajcie. Jaka jest gra, z której totalnie nie może być porno? Pac-Man może być. Nawet te. Pac-Man to ja nawet widziałem. Tak, właśnie. Błagam cię. Nie ma takiej gry, z której nie może być porno. Nie, albo takie najgorsze. Takie, co sobie poważacie, że musi być kurde totalnie... Gears of War. No! To prawda, w ogóle. Na maksa. It shit and die, co nie? Zostawię to pytanie zawieszone. W każdym razie Game Informer i najprawdopodobniej Edge mają na okładce The Last Guardian. Również serwis IGN nam nakręcił 10-minutowy materiał, w którym nie mogli pokazać zbyt wiele nowego gameplayu, ale trochę tam jest tego nowego gameplayu. No ale przez 10 minut gadali o tym, że grali w pierwszą godzinę bodajże gry, że gra istnieje, że widzieli ją tak realnie na własne oczy, grali w nią, ona działa, ona powstanie i to się wydarzy. Iga, to jest w ogóle fascynujący news. Graliśmy w grę i ona istnieje. Tak. Najprawdopodobniej zostanie wydana. I to się stanie. Jesteśmy w ogóle w 2016 rok. Jest po prostu przepięknie. Bo to time to be alive. Ja się cieszę, będę mieć co grać. A nie boisz się, bo jak ja oglądałem teraz materiały, to ta gra, ona się jednak dosyć zestarzała. Ona nie wygląda już ładnie. Z PS3, tak. Dude, ja ostatnio grałam w gry z PSX-a i PS2. Jak ja ostatnio odpaliłem The Space 3, odpaliłem w ogóle Xboxa 360, którego tak bardzo kocham mojego Xboxa, tak bardzo nie kocham mojego PlayStation 4. I sobie pograłam przez 3 godziny w Dead Space'a, to jak ja w ogóle podniosłam głowę z netpada
Ja się nie spodziewałam, że minęło 3 godziny, bo tam się tyle dzieje i te gry są w ogóle szybkie nagle po pewnym roku. Więc ja jestem pretty cool z tym, że to może być źle wyglądające. Masz Dead Space 3 na Xboxa? Tak. A na płytce? Tak. Dile się tu robią. Okay. No a poza tym, tak samo Shadow of the Colossus, ja grałem w niego tak już pod koniec życia, bo on tak wyszedł tak naprawdę pod koniec życia, tak. PlayStation 2. To też nie była gra w swoich czasach. Okej, ona była na tą konsolę, ale wtedy już były nowsze konsole, bo były zapowiedziane, gry wyglądają dużo lepiej, byliśmy przyzwyczajeni do lepszej grafiki, więc ona nie robiła technicznie wrażenia, ale ona robiła wrażenie koncepcyjnie pod względem projektu i pod względem tego, że w ogóle ta skala była taka jak w żadnej innej grze tak naprawdę. No więc... i to był ciągły boss fight. Co tak. Jest lepszego w ogóle niż ciągły boss fight? Ale przede wszystkim czegoś takiego jak wspieranie się na te kolosy, jak to jest taka praktycznie platformówka plus gra akcji plus wiesz, no czegoś takiego nie widzieliśmy wcześniej, nie widzieliśmy nawet później, to w ogóle to jest dosyć... To jest fantastyczna gra. To jest niesamowita, fenomenalna gra. To jest tak fantastyczna gra. Ostatnio ją wspominałem i... Nie przeszedłem nigdy. I jest... Pierwszego kolosu nawet nie zabiłem. Ona jest troszkę... nie wiem jak to powiedzieć, że jest mi przykro czy smutno z tego powodu, no bo... Powinieneś dać szansę tej grze, tak uważam, bo ona jest. Fakt, że ona jest stara i fakt, nie że. Mam PlayStation 2 i nie i mam. Fakt, że ona nawet w swoich czasach nią się nie sterowało dobrze. Ona ma, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, ona jest taka dosyć uporna. Ale ona ma taka być, tak, to jak ci zatrybi, jak dasz jej szansę, jak to wejdziesz, tak, to jest pewien próg wejścia i trzeba się trochę zmusić do tego. I jeszcze potem możesz sobie wziąć tam wyższy poziom trudności, gdzie z tego konia trzeba tak jakoś na nie skakać. Te wszystkie tam najniższe stopnie, których możesz się złapać, w ogóle odejmują. Okay. Ja w ogóle tę grę przeszłam bez wiedzy na ten... Ona jest tak w ogóle zrobiona, że tam nie ma jako takiego tutoriala, takiego w sensie uczącego cię o świecie. Ja się w ogóle nie skumam, że to możesz sobie wracać zdrowie, w sensie, że możesz jeść szczurki i jabłka. A też nie wiedziałem o tym. I tak potem właśnie jak zaczęłam grać na wyższym poziomie trudności, nie wiedziałam jak coś zrobić, spojrzałam w solucję i było napisane, że jak będziesz tam jechał, to zatrzymaj się i tam weź jaszczurkę od ziemi. Tak co? No tak. To... co mam zrobić? Jaką jaszczurkę? Boże, teraz będę tęsknić, szedł. To była tak dobra gra. Ja, więc odpowiadając Tomku na twoje pytanie, którego chyba nie zadałeś, ale wywołałeś mnie do tablicy, czekam i tylko powiedzcie mi, czy ona wyjdzie jako wersja digital, czy ona wyjdzie w pudełku? Bo jakby widzę bardzo dużo prawdopodobieństwa, że ona może być digital only. Tak? Dziwne. Ja w ogóle nie widzę takiego prawdopodobieństwa. Znaczy, no najprawdopodobniej nie będzie sprzedawana w sklepie i tak dalej, co nie, ale wydaje mi się, że absolutnie, że to będzie totalnie wersja pudełkowa i do tego jeszcze totalnie to będą jakieś kolekcjonerskie wersje i tak dalej. Jak się czeka na grę 15 lat i teraz wiesz, przegapić właśnie do tego przy okazji grę, która tak ładnie wygląda i można tam dodać grafiki koncepcyjne, można tam dodać właśnie jakieś figurki. Ładnie. Co? Ale w sensie ładnie artystycznie. Ładnie artystycznie, no właśnie. Można właśnie jakieś artbooki. Jak ja bym dostała pluszowego Gryfina, to ja kupuję wszystkie. No właśnie, więc absolutnie wydaje mi się, że ona wyjdzie normalnie na płycie. Na płycie. Nie wyobrażam sobie, żeby ona inaczej wyszła. Inaczej. Ale mi się wydaje, że to może być gra, która będzie imponująca technicznie pod względem tego, jak zostanie napisany Gryfin, co nie? No tak, on w ogóle tak powiedział. To też jakby technologiczna sprawa. Pamiętam, że z tym był ogromny problem i to był jeden z powodów tego, do którego on się w ogóle zastanawiał na samym początku tego projektu, czy to w ogóle pójdzie, bo oni badają tam jakieś zwierzęta, czy coś takiego, żeby mu dać jak najbardziej myślenie i ruchy tego tam. No to ruchy to nie jest nic trudnego. Bo tam... Tak, i ten cały typ, którego nazwiska nie pamiętam. Ja też nie. Ale ten typ Japończyk od tej gry powiedział, że dopiero w ostatnich miesiącach... Pan Japończyk. Dopiero w ostatnich miesiącach jest zadowolony z tego. No. Dopiero w ostatnich miesiącach jest zadowolony z tego właśnie, jak udało się, do jakiego stanu udało się doprowadzić tego stworka, jak się zachowuje, jak się porusza. Że w końcu jest ja tak, jak on chciał. Big deal. No, ja czekałam. Fun fact z tego, co mówił IGN, w tym swoim materiale, będzie walka w tej grze. No, będzie też walka polegająca na tym, że zbierzesz jakąś tarczę, którą będziesz oświetlała jakby cele i wtedy Gryf będzie je atakował. Aczkolwiek oni tam uważają, że to nie będzie jakby główny temat gry, nie? Że to będzie coś takiego, żeby pokazać, że ten Gryf był jakby zmilitaryzowany. Czy oni robią Alana Wake'a? Musisz powiedzieć głośniej. Czy oni robią Adama Wake'a w ogóle? Czemu, no bo on świeci tą latarką na typów, żeby móc ich zaatakować, nie? No tak, ale on później ich sam atakował i będziesz nasyłała swojego własnego Gryfa. Patrząc na historię tego studia i... Rune 34. I na to, co się działo zarówno w Aiko, gdzie się walczyło z cieniami,
żeby ratować tą... Ta walka też nadal była taka... Tak, on ja mało grałem, ale ona była taka właśnie tak, że Devil May Cry to nie był, no. Tak, on odganiał patykiem generalnie takie tam cienie i właśnie chyba tam do słońca albo coś takiego. No, ale i tak samo, Shadow of the Colossus, tak samo to nie była walka, żeby znaleźć no. kolosa... No. Trzeba było tam podnosić miecz. Miecz podnosić, i, tak. I odbijać od niego słońce, więc jakby to wszystko w tym ich świecie, który oni zbudowali, to już jest, więc jakby ja tak. widzę powiązanie. A też ta walka, tak. chociaż Shadow of the Colossus to jest gra cała zbudowana na walce, no to bez przesady, ta walka to była bardziej platformówka. To była taka nintendowska walka, to była taka, tak, to... trzy razy w tak, tak, tak naprawdę cała wizja tej grze polegało na tym, żeby znaleźć ścieżkę po tym kolosie, wspiąć się na tak, niego, nie znaleźć jego słaby punkt. A walka to była po prostu dziab i tyle, nie? I już. Chociaż był ten jeden taki mały, był co trzeba mały, było atakować był strasznie wkurzający. Ogniem. Nie, on był super śmieszny, bo jak do ciebie podchodził i gasła pochodnia, tego tak napieprzałeś w głowę i był taki dźwięk pustej puszki. Pamiętam to jak dzisiaj, bardzo mnie to śmieszyło. I z nim się tak jakoś w miarę normalnie walczyło, bo go trzeba było unikać tak, żeby on się przewrócił i go wtedy bić. Ale to był jeden taki. No. Jezus, jakie mam żywe wspomnienia w ogóle z tej gry. Ja pamiętam, że największe wrażenie na mnie zrobił ten latający. Ten w wodzie też oni właśnie teraz powiem. Ten tak, nad wodą. Tak, taki, nie? I trzeba było z niego skoczyć i po prostu wiesz, tam trzymałeś się skrzydło, on leciał, on był taki w ogóle wow, nie ja jedę. I potem puszczasz pada, bo musisz zapiąć za głowę, spadasz do wody jeszcze raz. Nie, ja fenomenalnie dobrze wspomniałam tą grę. No. I pamiętam, że ja w nią grałam na raty, żeby je szybko nie skończyć. Bo tam widać, że tak mniej więcej, że już jesteś coraz bliżej końca no. I tak Jezus Maria, nie, jeszcze dalej i jest tylko tak mało. Ile jest tych kolosów? 12, 13? No chcę powiedzieć tuzin, coś kolosów. No to kawał kolosów, bez przesady. No ale to jest, wiesz... To, bo... Każdego z godzinka robisz, co nie? To... No tak, no tak to jest. Tak, no. Tak, tylko że chodzi o to, że to się robi tak fajnie i ten tak. świat jest w ogóle tak super i tam jest wszystko tak i w tej grze nie ma, właśnie w niej nie ma żadnego filera, totalnie nic, nie? No tylko tyle, że po prostu musisz pojechać do tego następnego kolosa. No ale to jechanie tam trochę, nie wiem, parę minut, nie? Tak naprawdę ona też tylko buduje nie, klimat. Nie, do ostatniego się strasznie kiepsko. No tak, no tak. No bo... No ale generalnie tam nie ma nudy w tej grze. Tam nie ma w ogóle żadnych momentów, kiedy nic się nie dzieje albo kiedy się nudzi. A to też w ogóle sam fakt, że jedziesz i nic się nie dzieje, to też jest taka cisza przed tym bossem tak, w ogóle. To wszystko... To jest tak minimalne w ogóle. Tak, no ja... właśnie... Guys, musimy pograć Shadow of the Colossus. No. A on wyszedł w ogóle remake? Wyszedł, tak, wyszło HD wersja na PS3. Ico i było Ico and Shadow of the Colossus Collection. Pewnie już jest tak samo niedostępne jak to na PS2. Nie wiem, ja mam u siebie w domu. To na PS3? Tak. Musimy się kiedyś spotkać. No, możemy tak zrobić. Jo, więc czekam. A czy jest ogłoszona data? Bo jestem mało przygotowana z tego. Ale ma być w tym roku. W tym roku, tak. Powiedzieli. 2016. No to albo będzie na jesień, albo na holiday season. Tutaj raczej będzie na pewnie na święta. No. Jeżeli... To już co będę robić święta. I podobno na IGN-ie bardzo podkreślali, że ten gryf naprawdę na ciebie reaguje. Że naprawdę masz wrażenie, jakbyś miał wielkiego zwierzaka ze sobą. 15 lat robili tego gryfa. Jak on by się tak nie zachowywał, to byłoby wszystkim przykro. Ale coś oni jeszcze nie mogą mówić nic na temat wrażenia, nie? Ani tam opisu. Jakiego wrażenia? No w sensie tego, czy to pierwsza godzina realnie jest zrobione dobrze, czy... No oni mówili, że tak, że to okay. że jest super zrobione. Że wygląda tak, jak jest pokazywali na tych wszystkich filmikach i tak dalej. 15 lat temu. Że tak. Nie no, oni ogólnie IGN, żeby odróżnić od polskiego, oni byli mega podierani. Całe te 10 minut to jest takie w ogóle wow, w ogóle to istnieje i jest zajebiste i w ogóle takie ładne i on reaguje i w ogóle strzelanie starczy i bla bla bla. Może wiesz, że z drugiej strony to może być tak, że oni się czują zobowiązani, żeby tak powiedzieć, bo tam dostali ekskluzywa takiego i pewnie robią. A bo to jest to IGN, co nie? No właśnie chciałam powiedzieć tam, no, czy oni się czują zobowiązani, czy nie, dostali pieniądze pewnie tam mówią. Nie no, pieniędzy to oni raczej nie dostali za to, ale tak naprawdę prawie tak jakby dostali pieniądze, no bo to pewnie mieli z tego tyle wejść i... Że tam ci będzie zespołem w gotówce, bo wiemy jak to działa w internecie. Jak zrobisz materiał, tylko dużo wejść, to no. nie masz polu pieniędzy. A swoją drogą zastanawiam się, jaki ta gra odniesie sukces finansowy. Czy to, bo ani Shadow of the Colossus, ani Ico to nie były jakieś gigantyczne sukcesy finansowe. To były gry takie doceniane... Są gry wąskim... bardzo artystyczne. Tak poza wszystkim. I trochę to całe oczekiwanie teraz internetu to jest trochę takie, moim zdaniem, wielkie kłamstwo. To nie jest tak, że... Nie, miliony graczy czekają. Tą grę kupią ludzie, którzy grają w Shadow of the Colossus. Ale w ogóle mi się bardzo to podoba akurat, bo to jest bardzo mądre ze strony Sony.
bo Sony wie, że na tej grze nie zarobi, ale wie, że ta gra jest wizerunkowo dla nich ważna, że ona jakby uzupełnia obraz ich konsoli, jak takiej pełnej konsoli, na której jak jest Beyond wszystko. Two Souls. Na której, wiesz, na której są... Dokładnie, jak Beyond Two Souls. Że to nie jest tylko, to nie jest tylko konsola, tak jak się... Patrz, jak się nie dał sprowokować. Szczególnie, że Xbox... Że Xbox cały czas po 360 i szczególnie w pierwszym Xboxie cały czas nosi to piętno konsoli od FPS-ów. Dla Broduc, na której się gra w gry wyścigowe, sportowe i FPS-y i to wszystko, co na niej jest. A Sony bardzo mądrze cały jestem czas podkreśla, że PlayStation to jest taka konsola, na której są całe spektrum doświadczeń, że ona jest dla każdego gracza i że każdy gracz też. Elon ma teraz znajdzie... ile jest ekskluzywów w tym momencie na tę konsolę? Tak trzy. No właśnie, tak po 3-4 rzeczywiście jeszcze tak wyjątkowo, ale... jestem tak inna od ludzi, którzy mają Xboxy. Ale ten, ale... No tak, no właśnie, dokładnie na tym to polega. Nie no, że... ale jakby nie patrzeć, ja pamiętam w zeszłej generacji, bo teraz to trudno jest... Będzie Gearsy 4 będzie ekskluzywny. Że wydaje ale... że dla Sony właśnie istnienie Last of Us jest ważniejsze z punktu widzenia marketingowego niż z punktu widzenia faktycznie tego, że tak raczej zarobi. Co chciałam powiedzieć, to ja pamiętam taki moment, że już pod koniec tej poprzedniej generacji, kiedy pomyślałam, że sobie kupię sobie PS3 właśnie po to, żeby pograć te wszystkie tam w cudzysłowie Weird Games. Chciałam bardzo mocno zobaczyć Journey, chciałam bardzo mocno zobaczyć Flower, no w ogóle tam Dead Game Company. Chciałam zobaczyć Heavy Raina, bo przecież 5-5 to kurde już muszę zagrać. 10-10, to były inne czasy jeszcze. Ja i tam i naprawdę pamiętam, że Sony mi się wtedy kojarzyło, że te ekskluzywy, które mnie interesowały, były tak unikatowe, że bardzo, bardzo żałował, że ich nie było na Xboxie, a teraz to jest takie, okej, okay, jest Bloodborne. Na Xboxie miałeś Alana Wake'a na przykład, nie? No ale właśnie Last of Us jest taką grą, która właśnie pozwala utrzymać ten wizerunek, nie? Że to jest taka konsola właśnie, na której są inne, dziwne takie... I Uncharted jest... cały. Miał bardzo dziwne gry. Fajne. No, co by nie mówić o Uncharted, to nie jest ostatnio, guys. Gatunek gier, który byłby tak popularny. Poza Tomb Raiderem, to nie ma praktycznie takich gier. Okay, mimo, że to jest mega growy setting i mega growa historia. Guys. Mogę skończyć? Czy będziesz gajsować mnie tutaj przez całą wypowiedź? Dobrze. Mimo, że jakby i Uncharted, i Tomb Raider to są stworzone w ogóle do gier historie, takie kino nowej przygody w ogóle, interaktywne. Właśnie chciałam powiedzieć, że to chyba bardziej jest stworzone do kina, które tworzysz interaktywne, to nie jest growe. Growe to jest Tetris. To jest coś stworzone do gier. BOOM! Teraz mi, jeszcze jebnij mi jakąś teorię w ogóle, kurde, na temat. Nie, no ale kumam, o co ci chodzi. No jest, widzę to po przejściu. No właśnie. Popatrz, ja się przesiadłam ze starego horroru na horror akcji, ale który wciąż nie jest najszybszy grą ostatnio. I ten w ogóle kontrast, który zobaczyłam, a z którego sobie w ogóle zdaję sprawę, bo ja wiem, na czym to polega i czemu tak jest. Już mnie w ogóle tak porobiło, że kurde, mówię, 3 godziny myślałam... Tak minęły. Ale co chciałam powiedzieć? Ostatnio znowu zaczęłam słuchać Giant Bombcastu, ostatni odcinek sobie ściągnęłam i Uncharted 4, który dostaje wszędzie 10/10 za fantastyczną fabułę, za taką oryginalność w ogóle tego. Za ludzką przede wszystkim fabułę. Ta, tam jest aż ich będzie zabicie 1000 ludzi. Odkrył, nie wiem czy odkrył czy nie, że to jest 1:1 film, który był z Nicolasem Cage'em w 2000 roku, się chyba nazywa National Treasure 2. I on, to dwóch nie widziałem. Oni nie czytali wszystkiego, bo oni dostali maila na ten temat, bo duże rzeczy były bardzo spoilerowatych i nie chcieli ludziom spoilować Uncharted, ale podobno po prostu scenę do sceny porównuje i to podobno praktycznie jest to samo, więc powiedzcie mi, widzieliście tą grę? Widziałem pierwszy film, drugiego nie widziałem. Pierwszy był spoko, no. No właśnie, podobno to jest do drugiego. Ja bardzo mocno chcę, żeby ktoś, kto jeszcze nie grał Uncharted 4, obejrzał najpierw ten film, a potem pogram Uncharted 4 i powiedział mi, czy to jest prawda. Mogę obejrzeć ten film i kiedyś pewnie zagram w Uncharted 4, to mogę ci powiedzieć. Okay. Tylko, że nie wiem, kiedy zagram w Uncharted 4. A jeszcze wracając do Last of Us, to ja ostatnio pomyślałem, że autentycznie, pomijając to właśnie finansowe, pewnie nie będzie miał to stać, ale to jest gra, dla której faktycznie bym się zastanawiał, czy kupić PS4. To jest... Jeżeli będzie dobra, oczywiście. Będzie The Last of Us czy Last Guardian? Last Guardian, a co powiedziałem? The Last of Us. Chciałem powiedzieć, dude, masz PS3, ale Last Guardian, Last Guardian. Tak, za dużo jest Last, za dużo Last. Że jeżeli wyjdzie... The Last Guardian. Wyjdzie Last Guardian i będzie miał dobre recenzje, to będę się nad tym zastanawiał, niestety. I to jest... Ja chcę pluszowego Gryfina wciąż. Ja nawet jeszcze nie grałam w tą grę, już jestem big fan. A czy chcecie No Man's Sky? Jak znowu przesunął, to nie wiem, czy... Ja trochę się obawiam tej gry. Nie, ale autentycznie... Wszyscy się chyba jej obawiają, co? Nie, jest, ja miałam... Główne pytanie przy tej grze, ale o co w niej chodzi? Ale co ja będę w niej robił? Ja miałam centralnie w nosie tą grę, tak dosłownie, od czasu, kiedy powiedzieli, że będą tam losowo generowane planety i pokazywali te filmiki, bo to wszystko wyglądało
tam fan to, że... 15 minut, no. Że to po prostu wszystko będzie to samo. Po czym nagle, w ogóle zupełnie z dupy tam, nie wiem ile, 2 miesiące temu, zaczęli mówić o tym, że to jest wszechświat zamieszkały przez napisane rasy, które mają pewne napisane wydarzenia i nagle to ma jakiś sens wszystko, że to, że tam jest coś więcej jakby. To mają być jakieś normalne questy w ogóle, które będzie się wykonywać. I możesz to zrobić w ogóle na ileś tam sposobów, możesz się uczyć, oni mówią innymi językami, to jest tak trochę jak w Out There, że oni mówią teraz i mówią innymi językami i ty mówiąc z nimi dużo się jesteś w stanie się nauczyć jakichś pojedynczych słów, tak żeby odpowiadać na pytania w jakiś sposób, potem możesz na przykład hakować terminale, o czym w ogóle nie mówili i to są dosyć ważne rzeczy tam ludzie od No Man's Sky, żeby inni ludzie. Ale z drugiej strony może to jest właśnie fajne i takie odświeżające. Co? Że jest duża, że wyjdzie ta gra i ty będziesz ją odkrywał. Tak, jest duża, głośna gra i nie wiemy wszystkiego o niej, wiesz, na 3 miesiące. Znaczy to jest tam super okej, ale Dominik, w takim jakby świecie, który trzeba założyć, że istnieje, chociaż nie istnieje, czyli taki, w którym kupując grę, kupujesz ją dlatego, bo coś już o niej wiesz. No nie, ale to po to są recenzje, tak? Przypuszczalnie recenzenci dostaną tą grę przed premierą. Kto czyta recenzje? Wtedy konsument będzie mógł jeszcze tam Kotaku, poszukać tych informacji. No. A akurat mówienie o tym, że tam przekaz marketingowy, który idzie od 2 lat przed premierą, to jest faktycznie służy temu, żeby poinformować użytkownika i żeby on podjął świadomą decyzję do razu zakupu gry. To jest trochę bullshit, nie? Tak, ale z drugiej strony w momencie, kiedy oni zaczęli o tym mówić, a na samym początku mówiła o tym dosyć sporo, bo były takie momenty, gdzie tam co tydzień praktycznie było na temat tego jakiś news, oni mnie już do siebie tak zniechęcili, że gdyby nie serwis Giant Bomb, który wtedy, bo dosyć mocno czytałam, który wziął trochę na warsztat to, co im pokazywali, coś o tym więcej napisali, to ja bym więcej newsów i recenzji tego nie przeczytała, bo ja jestem po prostu już znudzona. Więc jakby, okej, być może nie trzeba wszystkiego wykładać na stół, ale jeżeli wykładasz 10 razy to samo, to ewidentnie nie masz nic więcej. Ja to widzę tak. Więc fajnie jest powiedzieć, że w tej grze jest więcej na samym początku i tego nie zdradzać. Witness taki był trochę. Ja się trochę zgadzam z Ligą. Absolutnie nie rozumiem tego, co oni chcieli osiągnąć poprzez swoją dziwaczną kampanię. Tego, że jakby pokazali ci grę i później przez kolejne 4 czy 5 miesięcy pokazywali ci w kółko to samo, a wszyscy mówili, no dobra, ale pokażcie nam coś nowego, bo tutaj nie wiemy w ogóle, co robić w tej grze, a oni mówili, no dobra, ale tutaj pokażemy wam coś jeszcze i to znowu ci pokażemy to samo, co nie? I tak naprawdę, wiesz, no... Oni no nie jest dobrze, jak mówią o twojej grze, ale nie wiedzą, co mówić. Ja jestem zupełnie okej z tym. No ja uważam, że oczywiście nie twierdzę, że ta gra będzie dobra i że spełni pokładanie nadzieje, bo tak samo się jej boję jak wszyscy, ale uważam, że jeszcze będzie czas na to. Uważam, że jeszcze będzie czas na to, żeby odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach tą grę zbadali i powiedzieli nam, czy co w niej jest i czy to jest okej. I nie jest tak, Ja powiem, że troszeczkę realnie zaczęłam się nią interesować w momencie właśnie, jak się dowiedziałam, że tam realnie coś jest włożone od nich. I że ja nie mam wielkiej piaskownicy, w której mam się bawić sama, bo to brzmiało po prostu worst. Jak teraz o tym pomyślałam, to stwierdziłam, że okej, mogłam to zagrać, ale potem rzucili ceną i wtedy stwierdziłam, że ta gra wciąż jest dla mnie za nudna, żeby tyle zapłacić. Teraz jeszcze przesunę jej premierę, to jeszcze może trochę pomyślę, ale generalnie to dopóki ona znajdzie nie wyjdzie... łaskę Iggy w ogóle. Nie, dopóki ona nie wyjdzie i nie minie dużo czasu... Oni mieli tylko takie 2 milestone w kampanii marketingowej. Straciliśmy Iggy i odzyskaliśmy Iggy. Jest, tak jak w NASA, jak rakieta tam się tam odzywa, że już są na orbicie i wszyscy dorzucają papiery do góry. Ja tak było. Mi się wydaje, że przez to, jak wiele się tej grze mówiło i do jakiego symbolu ona urosła, to niestety każdy z nas, i troszkę czuję to w tym, jak Iga się nie wypowiada, troszkę za bardzo osobiście ją traktuje. I troszkę jakby spodziewa się czegoś od twórców, uważa, że coś mu się należy. Ja po prostu nie chciałam w ogóle nic od tej gry, a teraz mnie nią zainteresowali, to chciałam powiedzieć ogólnie. To zupełnie ale nie zgadza się, co mówię. Dominik na przykład napisał do nich maila, że ich zabije, jeżeli tak, aczkolwiek, bo clue tego tematu jest reakcja internetu na to, co się wydarzyło. Dominik nam streści, co się wydarzyło, ponieważ śledził to. Reakcja internetu na to na przesunięcie o 2 miesiące, z czerwca na sierpień, była taka, że on się nazywa Sean Murray, No w każdym razie ten No Man's Sky Guy. Ten typ No Man's Sky Guy, dokładnie. Powiedział, że on dostał listy z pogróżkami,
ale nawet nie trzeba mówić na słowo, że takie listy przeżyły, bo wystarczy przeskrolować. Ta informacja została umieszczona na blogu PlayStation, jego autorstwa. I wystarczy sobie trochę poskrolować komentarze. Tam mniej więcej 1 na 5 komentarzy jest w takim tonie właśnie, jak wy możecie, zrujnowaliście mi życie, to był jedyny powód, dla którego jeszcze żyłem, albo specjalnie sobie urlop zaklepałem i teraz w ogóle wszystko jest stracone przez was. Takie totalnie, nawet nie... komentarze pełne jakiegoś, nie wiem, takiego poczucia własności, że to jest moje i mi się należy, tylko takie wręcz, no kurde, aż... Szantaż psychiczny. Tak, takie, dokładnie, takie na poziomie szantażu, tam po sobie jakiegoś, no... Znaczy w ogóle... Może wszystkie te komentarze na przykład są, ich były dziewczyny. Ja nie wiem, co się stało z dyskursem publicznym w internecie, ale jakby ten pomysł, że reakcją na wszystko są groźby śmierci, jest dziwny. Jest A dziwny. To jest w ogóle głównie, znaczy ja nie śledzę być może tak dużo, może mi powiecie, jak jest filmowie i książkowie, ale w tym, to jest bardzo specyficzne w ogóle ta gier. Jak oni potrafią wysłać człowiekowi, właśnie który robi emulator... Właśnie nie wydaje mi się, żeby to było specyficzne tylko dla gier. Wydaje mi się, że to jest specyficzne w ogóle dla popkultury, że ludzie są tak... A ty kumasz na przykład, popatrz, robisz emulator. Tak głęboko identyfikują się z tym, co... No ale daj mi powiedzieć przykład. Bo... No ale ja nie mogę skończyć zdania. No dobrze. Ludzie tak głęboko identyfikują się z popkulturą, bo ona jest w ich życiu od samego początku, nie? Od kiedy oni są malutcy. I ona jakby sprzedaje im ideę życiową, ona im sprzedaje sposób na życie. Ona jakby broni ich w momencie, kiedy oni są wyalienowani, będąc młodymi. Później, kiedy stają się modni, kiedy ta popkultura, zwłaszcza teraz, staje się modna, to oni nagle czują się lepsi dzięki temu, bo oni byli jakby, wiesz, wierni jej cały czas. I mi się wydaje, że w pewnym momencie jest już tak silny związek emocjonalny pomiędzy takim konsumentem kultury, a tym dziełem, że oni nawet nie zauważają chyba, że gdzieś tam po drodze jest jakiś autor, który jest nadawcą tego, że oni, im się wydaje, że po prostu, nie wiem, że tam ten Kapitan Ameryka albo No Man's Sky, albo coś takiego, że to istnieje naprawdę, że to istnieje naprawdę i ewentualnie powiedzmy Kapitan Ameryka sobie wynajmuje jakiegoś scenarzystę, który coś tam pisze. I, ten konsument, on się czuje faktycznie skrzywdzony, bo to nie jest tak, że ktoś tą grę robi, tylko ta gra nie chce wyjść kiedy miała wyjść, a przecież obiecała. Tak. I takie, kurde, no. Nie, ona, ta gra sama sobie, ona pewnie chciała wyjść, tylko ten sukinsyn, co ją pisze, jej nie pozwala. Albo właśnie, albo wręcz tak. A mówię o Kapitanie Ameryce jeszcze tylko chwilę, bo przy okazji Kapitana Ameryki też jest teraz taki biznes, bo wychodzi teraz singlowa seria Kapitana Ameryki, która się nazywa bardzo oryginalnie Kapitan Ameryka Steve Rogers. I on tam pod koniec okazuje się, że Kapitan Ameryka należy do Hydry, jest w ogóle podwójnym agentem Hydry i najprawdopodobniej jest nazistą, z tego wynika, co uważam, że to jest trochę absurdalny i poroniony pomysł na Kapitana Ameryka, ale być może tam będzie jakiś jeszcze drugi twist, że on jest potrójnym agentem, poczwórnym, coś tam, co nie? Znowu będzie, jeżeli będzie poczwórny, to znowu będzie nazistą. Tak, masz rację. Dobry nazistą już. Tak. Więc bardziej potrójny albo popiątny twist. Ale po prostu, internet po prostu eksplodował, co nie? I to internet eksplodował do tego stopnia, że nie tylko, że człowiekowi, który napisał ten scenariusz, grożono śmiercią, ale Jamesowi Gunnowi, czyli człowiekowi, który kręci Strażników Galaktyki, który miał czelność napisać na Twitterze, że mu się nawet podoba ten pomysł i że ciekawe, co z tego wyniknie, jemu też grożono śmiercią, bo nie ma prawa mu się podobać. Wow. Co chciałam powiedzieć, to... Nie wiem, co chciałam powiedzieć, że tylko to jest w ogóle nieadekwatne do niczego. Śmiało. Mówię, że jeżeli masz ludzi, którzy są w stanie grozić śmiercią ludziom, którzy robią emulator, to jest mniej więcej tak, jakbyś groził śmiercią zakładowi drukarskiemu od książek. No tak. Nawet nie konkretnej osobie tam jakby w tym, tylko osobie, która zajmuje się aktywnie ekonomicznym tworzeniem książki, rozumiesz? Takiej, która zapłaci za papier, za druk i ją wyda. Nie? No to taki tam... No nie wiem, jeżeli tak jest w książkowie albo tam w filmie na okładki DVD albo coś, no to... Nie, właśnie paradoksalnie... Właśnie płyt? Wydaje mi się, że paradoksalnie w książkowie tak nie ma, że jakby... No nie wyobrażam sobie... Znaczy nie znam takich marek książkowych, z którymi aż tak silnie identyfikują się ludzie. Może to też chodzi o to, że
W literaturze... To jest takie trochę introwertyczne medium książka. Wiesz co, mi się wydaje, że może chodzić o coś innego. W literaturze na pierwszym planie zawsze jest autor. Nie da się autora w literaturze schować. Nawet jeżeli on sam się ukrywa, to i tak on jest na okładce, jakiś pseudonim, coś takiego i tak dalej. Nie? A właśnie w komiksach, grach i filmach tego autora nie ma. Albo przynajmniej jest schowany, rzadko. W filmie autorskim okej, jest, ale w filmie hollywoodzkim to jest wynik pracy zespołu ludzi, gdzie tam reżyser często jest tylko zwykłym rzemieślnikiem, który po prostu mówi, że tu ustaw się kamerę i teraz a gramy. Nawet jeżeli jest inaczej, to tak. Szary widz nie ma tego, nie ma świadomości. No tak. Właśnie. W komiksach tak samo. Masz jakby wielkie nazwiska twórców, ale w Marvelu i DC to jest zazwyczaj taka ścieżka po prostu, że tam rzucą kogoś na odcinek Kapitana Ameryki i on teraz robi Kapitana Ameryki, bo tak mu powiedział szef, co nie? Mm. W grach już zupełnie. W grach praktycznie nie ma twórców. I przez to jakby tym wszystkim ludziom się wydaje, że ci twórcy to są właśnie tylko jacyś tacy typi, którzy tam, no właśnie, to jest pomocnicy Kapitana Ameryki, to nie jest scenarzysta Kapitana Ameryki. To poradca woli Kapitana Ameryki. Dziwnym żyjemy czasie. Dziwnym, naprawdę. I jest to... jest to trochę scary, moim zdaniem. Kogoś? Nie. W sensie, ale tak nawet w takiej tam kulturze, że tak powiem, lat 50. i 60. nie było czegoś takiego? No ale czego? Znaczy, no tak, w sensie, że na przykład... No powiedzmy, że powiedzmy w komiksowie i w filmowie wtedy, no bo tam w latach 60. to gieryszkowo nie za bardzo, że ktoś chciał na przykład coś zrobić w książce albo w filmie i dowiedzieli się o tym fani i go zabili realnie, żeby tego nie zrobić? Nie wiem, nie wydaje mi się. Znaczy, no wiesz, no też ciężko powiedzieć, dlaczego na przykład zabito Lennona, co nie? Jest ta historia związana Tomek z tym, z jak się ten typ nazywał, Dickensem. Że tam jakieś listy mu wysyłali. Carol Dickens? Tak. Nic nie wiem na ten temat. Było to w jakimś filmie chyba było przytoczane, że on właśnie chyba zabił kogoś w swojej książce, czy coś takiego, czy chciał zabić, być jakiś, że jakieś... Też taka podobna sytuacja, ale kurde, no gdybym to pamiętał lepiej. Ja wiem, że Sherlock Holmes był zabity w pewnym momencie i tam... No ale jeszcze go wskrzesili później. Tak, ale on go wskrzesił dlatego, że potrzebował kasy. Potrzebował finansowego. Ale był już tak zdenerwowany tą postać, tak tam chyba dość go miał po prostu, tego zabił. Ale to pamiętam, że właśnie, że fani wtedy tam też tam zagrzmieli, że tam co to znaczy, kurde, że tam Sherlock Holmes umiera. No ja ciekawe, czy mam szczerą nadzieję, że nie doczekamy tego, że zabiją jakiegoś reżysera, pisarza albo kurde twórcę giereczkowego, bo coś się stało z grami. Znaczy, no, bo jesteśmy na najlepszej drodze w ogóle. No właśnie, do prawdziwej przemocy jeszcze nie doszło, ale w momencie, kiedy już do... samobójstwa, nie? Jakieś tam let's playerów i tam whatnot. Tak? Tak. Są, bo przełożyli grę, to let's player jakiś się zabił? Nie, ale po prostu tam wrzucali im tak bardzo, już byli tak bardzo bullied, że tam wiesz, codziennie na to nie wiedziałem o tym. Na Twitterze chyba ktoś skoczył z mostu, tam gdzieś w tym Brooklynie. Nie wiedziałem. Ale to bardziej kwestia tego hejtu generalnie internetowego niż konkretnie gier, nie? Bo to chyba dzieje się wszędzie. Tak, ale chodzi, no, w sensie mówię tutaj o jakiejś tam głównej... No to też jest w jakiś tam sposób z giereczkami związane, ci let's playerzy. To wiem, że... To, ale to są samobójstwa, nie? Nikt jakby... aktywnie nie przyszedł jedna osoba, żeby kogoś pozbawić życia. To nie, no to, ale no to, no to są, jakby jeżeli już poszerzamy ten temat, to są takie przykłady, nie? No na przykład te słynne słatowanie komuś domu, co nie? No to już jest niebezpieczna sprawa, jak udaje ci się wkręcić policję, żeby uzbrojeni koleści się komuś wpadli do mieszkania, tak? No to już tam od czyjejś śmierci to są tylko, wiesz... Nerwy policjanta, który wpada tam wkurwiony na maksa, bo oni, na tym polega ich praca, że muszą być nabuzowani na maksa podczas takiej operacji, co nie? I... Ale może w ogóle jaka to jest masakra, że ty się tam zastanawiasz, na przykład, chcesz zostać autorem książki, ale żyjesz w społeczeństwie, którym autorem książki giną. Jesteś takim po prostu typem, który wychodzi tak jak gladiatorzy, nie? Że ty wychodzisz z książką, czytasz im, co się dzieje i siedzą ci fani i to i potem tak kciuk w dół, źle. No! Chciałem powiedzieć, że jednak żył, nie? I tam jak szybko dopisujesz tam jakieś rzeczy, to, że już nie możesz tak, nie masz o tyle takiego jakby wolności twórczej, żebyś mógł zrobić to, co ci się żeby nie podoba, bo kurde, zaraz chce ci po prostu no puknie cię, no. No jakby się puknął. Okay. Dominik, jesteś szybszy niż ja. Faster than spinning bullets. No nie, no jeszcze było kilka takich głośnych afer. Nie, no było ewakuowanie uniwersytetu w momencie, kiedy Sarkisian miał robić wykład. To też jest niebezpieczna operacja, bo też tam grożono z tymi podkładaniem bomb, muszę nie? Wesnąć, przepraszam. Musisz uważać, że to dobrze, że ewakuowałeś. Nie, ale ja
nie wiem, czy ale ta dziwka mówi na zginęć. Potępiam hejt. Nie, ona wykłada o feminizmie, niech on zostawi grę. I było, nie, jeszcze, tak, i było jeszcze coś, co ci się też nie spodoba, ta Queen, jak ona Zoe, Zoe Queen. No to ktoś po pierwsze w internecie opublikował jej nagie zdjęcia. A to to wiem. A po drugie, opublikowali jej adres domowy, co nie? Znaczy, no to, to też są znaczy, już takie no tak, niebezpieczne zachowania, tak, co nie? W sensie takie niebezpieczne zachowania, to, no, to widziałam swój share tam na Forchanie, jak jeszcze rajdy były w ogóle. A, ale w sensie chodzi mi, bo tam wiesz, to, ktoś znalazł jej adres i go opublikował, nie? Ale potrzebujesz osoby albo grupy osób, które realnie postanowią zrobić coś bardzo, bardzo złego, żeby to aktywnie zrobiły jakby, nie? Bo tak samo to groźby podkładania bomb. Rozumiesz? O tym, no dobra, ale już opublikowanie czyjeś takich zdjęć to już jest zrobienie czegoś bardzo, bardzo złego, no. Tak, ale chodzi mi o to, że jesteśmy na takiej krawędzi, gdzie stanie się coś, no kurde, już ekstremalnie złego, rozumiesz? Niedługo. Już z tego całego hejtu i tego wszystkiego w końcu coś przecież wyjdzie. To nie jest tak, że będą cały czas tylko death threats, nie? No, tak, znajdzie się jeden, się, kurde, typ, który stwierdzi, a tam nie będę wysyłał listu, kurde, sam tam pójdę. Podaj liczbę od 1 do 40, tylko żeby to nie było jeden. Ani 2, ani 4. Tak. 9. 9? Raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pawelo! Pisze gorąca. Jak to skomentujesz? To pewnie Pawelo napisał. To jest, mi się najbardziej w tej reakcji na to, że zacząłem krzyczeć Pawelo, podoba to, że ja chciałem wyśmiać tęsknotę ludzi wobec Pawela, a obudziłem jeszcze raz tęsknotę ludzi wobec Pawela. Więc tak. A wydaje mi się, że na samym końcu są komentarze z pytaniami, bo pamiętam, że niedawno je czytałam, czyli musiały dosyć późno wpaść. I co teraz? Nie, kłamałaś. Ale mogę odpowiedzieć Bulkowi 89, tak, to jest który dobry, mówi, że jego rekord jako developer to jest 120 godzin pracy w 3 tygodnie. Dude! Ile to jest? 120 godzin nadgodzin, mi się wydaje. No bo 120 godzin pracy w 3 tygodnie to jest normalne. 40 godzin tygodniowo pracujemy. No tak, ale to pracujesz 16 godzin dziennie. Tak. Dude! I czasem ciężko wytłumaczyć przy dłuższych projektach, że nie zdążysz czymś na czas, poza tym to nie tylko firmy tworzące gry mają ten problem. Ja chyba zostałem źle zrozumiany, bo ja nie mówię, że tylko gry tworzące firmy tworzące gry mają ten problem, ale że gry tworzą firmy. Znaczy, wydaje mi się, że w firmach tworzących gier to nie jest problem, tylko to jest codzienność. Tak, bo Dominik, nie wiem czy słuchałeś, bo w ogóle w ja wiem, że nie. Projekcie, jak idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, to podobno są w stanie cię zapytać, jak znosisz cruncha i ile w stanie jesteś robić w tygodniu nadgodzin. Więc to właśnie rozmawialiśmy o tym, że jest bardzo dużo, ale 120 godzin w 3 tygodnie, 16 godzin dziennie. Ja nawet nie wiem, czy ja tyle nie śpię. Okay. Od kiedy nie oglądasz porno, to powinnaś dużo spać. Naprawdę dużo książek czytam. I naprawdę zaczęłam bardzo dużo grać. Jakiś kąć? Dominiku, czy coś, co tutaj przeglądam, cię zainteresowało? O, może wytłumaczysz naszym kochanym widzom, tak, czy słuchaczom, tak? Co się wydarzyło z audio? Nie wiem, co się wydarzyło z audio. Ja składałem ten odcinek, ale dostałem od Tomka Wave'a, który był zmiksowany do jednej ścieżki bić, już. Nie. Więc to była wina Tomka generalnie. Więc mogłeś napisać, że mam się wydać jeszcze raz. Ale ja szczerze mówiąc, ja to montowałem na głośnikach, nie na słuchawkach. Puściłem to sobie, ale nie usłyszałem, że jest tak zrobione. Ja niestety założyłem, że ty zrobiłeś to dobrze i dlatego wysłałeś zmiksowany do jednej ścieżki, że już to ustawiłeś. Ja tylko... Ale przepraszamy, tak, zjebaliśmy obaj. Bo ja mogłem to lepiej sprawdzić ludziom, którzy słuchają nas na jednej słuchawce, jeżeli nie możecie tego robić inaczej, to nie róbcie tego inaczej, ale jeżeli możecie nas słuchać na obu słuchawkach, to poświęćcie nam godzinę na obu. Nie, ale ale tutaj to jest jedna kwestia, ale drugą kwestią jest tak, że to nie powinno być tak robione, to jest błąd. Przeprosiliśmy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że się poprawimy, tak, ale wciąż byłoby miło nie na jednej słuchawce. No i to wisisz, że mówiąc, mają prawo słuchać nawet na pół słuchawki, jak mają ochotę. Ja jestem liberalny w stosunku do naszych użytkowników. Niech nas słuchają jak chcą. A jeżeli przestaną? Jeżeli bez słuchawek? Nie, no właśnie, póki by nas słuchali. Bez słuchawek byłoby ciężko. W sensie bez żadnych urządzenia audio. Jakieś głośniki, coś.
Ja bym chciał tak trochę nawiązać tylko do komentarzy użytkownika Sigvard? Sigvard? Bardzo dobrze, Sigvard. Który pisze, pisząc o dobru i złu w grach, tu wspomina o cywilizacji. I ja właśnie się zgadzam z tobą, że takie gry, które zakładają skomplikowane procesy, których konsekwencje poznajesz tak po dłuższym czasie, że to są jedyne gry, które mi się wydaje, że w miarę dobrze mogłyby, bo nawet teraz nie do końca to robią, ale mogłyby oddawać istotę dobra i zła. Tego, że kilka błędnych wyborów albo kontynuowanie jakiejś błędnej ścieżki, że to prowadzi do poważnych konsekwencji i tego, co jakby, że możesz się przejechać na tym. Ale takie gry, które zazwyczaj większość nas gra na co dzień, a których wybory polegają na tym, czy że stajesz po prostu przed momentem wyboru i musisz podjąć wybór A albo B, no to nie jest, to nie ma nic wspólnego z moralnością, z jaką my się stykamy tak, każdego dnia. Żaden człowiek chyba nie staje w swojej myśli tak. Życia pod jasną decyzją, czy zrobię coś dobrego, czy zrobię coś złego i wybiera, zrobię coś złego. Tak. Może go zabić? Jestem pewien, to może dużo powiedziane, ale wydaje mi się, że nawet ludziom, którzy mordowali ludzi w obozach zagłady, gdyby jakby odjąć cały proces, który do tego doszło, to gdyby im zadać pytanie, czy chcesz zamordować człowieka w obozie zagłady, to oni by ci odpowiedzieli nie. Ale jako, że wcześniej przez wiele lat postępował proces, który ich doprowadził do tego punktu, to odpowiedzieli w tym punkcie tak. Okej, okay, tyle miałem do powiedzenia. Cześć. Cześć. Jak już mówisz obóz zagłady, to już nie ma więcej tematów do poruszania.